Bakłażany i romanse. Zrobimy sobie dzisiaj taką sesję w taką grę, która się nazywa Hillfolk. Napędzana jest mechaniką, systemem, który się nazywa Drama System. I jak drama, to drama. Nie będziecie musieli rzucać kostkami, bo chodzi o to, żeby stworzyć po prostu zajebistą fabułę serialu. Każdy nas stworzy swojego jakby bohatera. Rozumiem, że bakłażany, więc padł jakiś taki pomysł, że na przykład możecie prowadzić burdel. Możemy zrobić na przykład Polskę, ale zrobić na przykład w innych czasach i zrobić na przykład, że to jest komuna, nie? Wiesz co, nie róbmy komuny, róbmy lata 90. Ten dziki kapitalizm, a kapitalizm to na czym polega? Na kurwieniu się. Tak, to o to chodzi, czy nie? Myślałem, żeby właśnie, nie wiem, hajs zbierać od ludzi. Jestem tą pierwszą osobą, która właśnie przychodzi, miło rozmawia, a później jak sprawy się pieprzą, to ktoś inny się zajmuje sprawami. Jak byś się nazwał? Truteń. Pan Truteń. Z panem Trutniem. Ja muszę być wywrotową postacią, więc wymyśliłem sobie tak, że to jest chłopak ze wsi, wyrwał się z piekła i gdzieś tam na trasie, pamiętacie historię Artura, że tam chłopaczka zgarnął. Z tak zwanej autostrady. To taki Artur go spotkał i ten chłop zaczął go tam ruchać w dupę i tak dalej. Nie? I ten, no tak, tak, w piwnicy go zamknął, pierdolił go w dupę, ten Artur. Yes. I co się stało? Ktoś tam przyjechał z tej organizacji, nie wiem, może nawet Truteń. Ich drogi się zeszły. Truteń go zabrał, więc jako, że to jest burdel, a macie kobity, więc ty jako mózg operacji pomyślałeś, że tutaj, przepraszam za język, ale wtedy tak się mówiło, że takiego pedała tutaj też będą obsługiwać. O, pięknie. Tak. Jak masz na imię twoja postać? Karaś. Ja jestem postacią kobiecą. Wiedziałem, że ktoś będzie. Nazywam się Oliwia i mam trudną biografię, bo zakochałam się w złym chłopcu, jak byłam mała, który pochodził z domu patologicznego, był małym socjopatą, nadziewał żaby patykami, wsadzał petardy do małych zwierzątek i je wysadzał w powietrze. I moi rodzice zabronili mi się z nim spotykać, jak miałem 13 lat. Uciekłam z domu. I jak mnie złapał pan policjant, że się snuje tam po lesie czy coś, to przez to, że ten ziomek, którym się zakochałem, ten chłopak tak mnie nauczył tych pojebanych rzeczy, to tego policjanta oślepiłam, coś mu wbiłam w oko i do domu dziecka mnie wypierdolili przez to. Czy tam nie do domu dziecka, tylko do jakiegoś takiego ośrodka wychowawczego, tak, do poprawczaka. I wyszedłem stamtąd jako kurwa. Jestem kurwą. I mam zaburzenia osobowości takie ostre, że słyszę jakiś głos od czasu do czasu w bani i ten głos każe mi robić jakieś rzeczy i nie wiem, czy mam go słuchać, tego głosu. Mogę ci zademonstrować głos, który mówi, że na przykład zajeb go, masz go zapierdolić. I to jest ten głos, który ja słyszę w bani. Wow. I generalnie jestem pierdolniętą młodą suką, ale chcę być ładny. Chcę być ładną, taką dobrą dupą na jebanie, ale od pierwszej, jeżeli masz percepcję, żeby to zobaczyć, to od razu widzisz, że that girl is trouble. Jak wyobrażacie sobie ten klub, gdzie to jest? Ulica Chmielna, Warszawa. Jak się nazywa klub? Klubek z Polski, Klub Pol. Klub Pol, tak. Do Klub Polu. Klub Pol. Jakie gówno. Zaglądamy do wnętrza Klub Polu. Scena dzieje się w budce kiblowej, damskiej. I w scenie tej bierze udział Karaś i Oliwia. Jesteście w tej toalecie, ponieważ zaprowadził was tam jakiś bardzo ekstrawagancki jegomość. Dość dobrze zbudowany typ, oczy wystrzelone. Po prostu chwyta tę Oliwię, wdupia ją do tego kibla. Karaś, ty to widzisz i jakby podążasz za nimi. I on tak trzymając cię, Oliwia, po prostu przystawia się do ciebie jak skurwysyn. Stara ci się wyjaśnić, że albo po prostu robisz to, do czego jesteś tutaj zatrudniona. No to przecież kurwa robię, nie? Do kibla mnie wpchasz? Tu chcesz mnie ruchać? Gdzie chcesz mnie ruchać? Ruchaj mnie, gdzie kurwa chcesz. Ale to tu są inne miejsca do ruchania. Myślałem, że tylko ja tu zawsze w kiblu ruchałem. W kiblu?
To jest jakiś, ty jesteś jakiś pierdolnięty. Słuchaj, kurwa, albo mnie ruchasz, albo, kurwa, kończymy tą rozmowę, bo już ja nie mam siły. Rucham no to cię. Ruchaj mnie. Nie, rucham cię totalnie. Pokaż, jakie masz nominały. Wyciąga portfel i widzisz tam jakieś legitymacje, jakieś w ogóle papiery, jakieś dewizy. Jakiś światowy gość ogólnie, nie? Zajebisty zegarek ma w ogóle, jakiś wysadzany diamentami. Rzuca ci ten hajs w pysk i mówi... Słuchaj, pierdaj mnie twój hajs, ja ci pokażę sztuczkę z zegarkiem. Daj zegarek. Daje ten typ, czy nie? Daje. Ja chowam sobie w cipę ten zegarek i mówię, patrz, kurwa, nie ma. I ten zegarek nie wypada ze mnie. Zawsze mi się marzyła taka świnka skarbonka. Robimy to. Ale nie możesz wyjmować zegarka. Możesz mnie ruchać, ale z zegarkiem w środku. I zegar bije cały czas. Pamiętaj. Widzę całą tą sytuację i na początku się podniosłem i mi ciśnienie skoczyło. Chciałeś mnie ratować? Ale jak zobaczyłem, jakie on ma, kurwa, palto, to się cofłem. Bo z czym do ludzi? Ja ją tak, kurwę, kocham. Znaczy, kocham tą dziewczynę, a ona, że widzę, że ten facet jej więcej da. Więc schodzę z pola. No nie? I idę do trutni, a na razie, kurwa, idę do baru. Muszę się napić, bo dzwoni mi w bani. Piję. No więc idę do trutni. Pijany? Napierdolony. Trochę wstawiony. Mm. I proszę cię o zaliczkę. Ty mnie prosisz o hajs? Tak. Teraz? Jak my dopiero przed chwilą otworzyliśmy? Ja pierdolę. Jeszcze pieniędzy żeśmy dzisiaj wolne nie mogę zarobili. Na dzisiaj. Ja nie jestem w stanie. Chłopie! Ty już jesteś pijany, jak my dopiero zaczynamy. Ale... O, dzisiaj, ja się umawiałem, dzisiaj ma jeszcze ten Nigeryjczyk przyjść. On, ty się tam kręciłeś wokół tej Oliwii i mu się spodobałeś, rozumiesz? On prosił o ciebie, a ty już jesteś pijany. Sam, przed robotą, żeś dolewał wody do tej wódki, żeby te butelki uzupełnić. Bo my pieniędzy nie mamy, rozumiesz, chłopie? I ty co, jeszcze pijesz? Pomyśl. Pan nie rozumie, że ja ją kocham. Ona się puszcza z byle kim. Chłopie, ciebie za chwilę jest będzie... burdel. Karaś, karaś. Karaś, spójrz mi w oczy. Ciebie za chwilę będzie Murzyn patroszył, rozumiesz? A ty mi mówisz, że ty kochasz Oliwię? Jest. Weź ty się zastanów nad sobą troszeczkę, chłopie. Co ty tutaj robisz? Ja potrzebuję od ciebie, żebyś ty zarabiał na nas. Rozumiesz? Płaczę teraz. Próbuję cię wziąć na litość. Nie wiem, czy takie zdradzanie intencji jest... Bardzo dobre, bardzo dobre. No, masz... chcę ci pokazać, jak bardzo jestem rozjebany tą sytuacją. Wiesz, mam takie... Kurwa! I tam, wiesz, wykładzina jest jakaś, liże tą wykładzinę, wiesz, gluty mi lecą, taki jestem mes. Powiedz, jesteś w trutniu w swoim teraz biurze, tak? Jesteśmy w biurze jego? No przyszedłem po zaliczkę. A, tak. On zawsze tak dupetruje. Co ty robisz w tym momencie? Dobra, masz tutaj kreskę towaru. Biorę twoją głowę i walę nosem. Bo ja nie mogę, kurwa, żeby mi chłop tutaj płakał. Ale ja mam jednego geja, kurwa, na cały klub. Ale mały disclaimer. A ty jesteś rozjebany. Bo jakbyś mu dawał Polaka, to by mu chuj nie stanął. To co, on obciąga potem? A ty jesteś do jebania. Jesteś do jebania i do obciągania. Jebania. Kareś, jak będą chcieli, żeby ci stał, to ci dam Viagrę. Jezus. Karaś, naprawdę, ty chcesz... No dobra, ja to rzeczywiście wciągam, ale mam takie, kurwa, dotykam cię i jakby tak, kurwa... Płaczę dalej, jakby chcę, żebyś mnie przytulił. Karaś. O, to jest bardzo dobra rzecz. Czy będzie przytulenie? Czy będzie ta akceptacja od szefa? Przytul go. Karaś, ale zrobisz robotę z Nigeryjczykiem? Yes. Robię bardzo długą pauzę. Taką, kurwa, że jest aż niekomfortowy i mówię, zrobię. Yes. Dobra, chodź tu, synek, chodź tu. Chodź tu. O, dobra. I buziaczek w czołko. A teraz zapierdalaj na scenę i daj z siebie wszystko, klaps w dupę. Jezus, tam jest jakaś rurka dla... Jest, jedna. Ale no jak, on tańczy na różek, jest jeden gór. Jedna, ale pan Mirek, pan Mirek ostatnio musiał wymieniać. Rurę? Tak, bo grubą chcieli, żeby poszła na rurę. Jak dla mnie ten klub jest zdecydowanie za bardzo postępowy jak na te 90. Jeżeli jest taka rurka, jest gdzie raz dziewczyna, raz chłop. No, jesteśmy już po tej scenie z mojej z Karasiem. To był czwartek, mamy sobotę. Nikogo nie ma, śmierdzi seksem, brudem i potem mężczyzn. Robię zgrupowanie z całym zespołem. Jesteśmy w salonie, w głównym holu, gdzie jest właśnie na środku jest rura, są kanapy, jest bar.
przy którym można się napić. Ty oczywiście pijesz? Ja oczywiście piję, ale nie upijam się. Piję delikatne drinki. A co pijesz? Gin z tonikiem sobie popijam, bo jestem lekko... Gin lubuski? Lekko mi się ręka trzęsie, więc trzeba ustabilizować sprawy. Wszyscy są. Biorę ich na zgrupowanie i mówię, Oliwia. Co? Co z tym zegarkiem? Sprzedałaś? Nie. No, pokazuję, że mam na łapie zajebisty zegarek. No to fajnie, że masz go na łapie. Szkoda, że nie jest u mnie w portfelu. No ale co? Kurwa, to bonus jest. To dla to ja. Nikt... Bonus z czego? Jednego klienta wczoraj przeruchałaś? Nie. 33. Nie, nie było 33, bo nie było tylu godzin. Przestań mi ściemniać. Ale ja rucha... Skończ mi ściemniać, rozumiesz? Ja kobieto, jakby nie namówisz mnie na takie pierdy. Ale jak do mnie przychodzi typ na godzinę i on po 15 minutach wychodzi i mówi, że o kurwa, o ja pierdolę. Bo się naćpałeś. Ja mam dobry przerób. Bo się dziewczyną naćpałeś i zaczęłaś kurwa krzyczeć i tańczyć. Tak. Wystraszyłaś nam klientów, ale rozumiesz? Ale za to mi płacisz, żebym się ruchała. Ja bym ci zapłacił, tylko że póki co to nie spieniężyłaś tego zegarka, co zabrałaś. Co no bo fajny, podoba mi się, no. Mogę sobie coś, tak? Mogę coś mieć z tej pracy, coś tak, więcej? To jest twoja wypłata na ten miesiąc. Dziękuję, ten zegarek. To był fragment programu Bakłażany i Romanse. Chcesz się nauczyć jak r***ć? My ci powiemy, jak gadać z kobietami. My ci powiemy, jak gadać z facetami. Ja ci powiem, jak masz r***ć chłopa. Zadychę. Albo więcej. Trzymaj się!